Panie wójcie, kończy się rok 2012. Jak byśmy mogli lekko go tak podsumować? Rok 2012 był nie najgorszy, ale już widać było wyraźnie symptomy nadchodzącego kryzysu. Dokonaliśmy jeszcze parę drobniejszych inwestycji. One są w części z budżetu gminnego, ale w części ze środków zewnętrznych. Niemniej wyraźnie już było widać, że następuje wyhamowanie również w samorządach. Panie wójcie, jakie są założenia budżetu gminy Marciszów na 2013 rok? No i właśnie jakby kończąc rok 2012, zamykamy pewien etap rozwojowy i w 2013 roku rozpoczyna się już ten kryzys nieco głębszy. W zasadzie planujemy tylko i wyłącznie rozpocząć jedną inwestycję, to jest wodociągowanie lewej strony Ciechanowic i nic ponadto w planach budżetowych na rok 2013 nie mamy. Wystarczy powiedzieć, że budżet mamy w kwocie niespełna ponad 13 200 000, wydatki 12 100 000. Budżet, jak z tego wynika, jest dodatni nieco ponad 1 000 000 zł, ale to już jest planowane spłata kredytu, który gmina bierze jak wiele innych. No więc, tak jak powiedziałem na wstępie, będzie to niezwykle trudny rok, a według mnie na pewno i rok 2014 nie będzie lepszy, bo niemożliwością jest, żeby kryzys, który dosięga również Polskę, w samorządach miał inny przebieg. To 2 lata, jeżeli uda nam się to zwalczyć, to już naprawdę będzie wielki sukces. Czy będziecie chcieli korzystać ze środków unijnych? Tak jak powiedziałem, do środków unijnych musi być wkład własny. Tak, próbujemy jeszcze, ale w bardzo niewielkim stopniu, tylko, jak powiedziałem wcześniej, rozpocząć ten wodociąg w Ciechanowicach. Być może uda nam się jedną drogę i ewentualnie wzgórze parkowe w Ciechanowicach, bądź jakieś place zabaw, to ze środków zewnętrznych i z wkładu własnego. Nic ponadto wielkiego nie planujemy, ponieważ niestety, ale już ten kryzys nas dosięgnął. Panie Przewodniczący, co będzie tematem 39. i 40. sesji Rady Gminy Marciszów? Tematem 39. sesji Rady Gminy Marciszów, która odbyła się 12 grudnia 2012 roku, było podjęcie uchwały w sprawie przejęcia dworca PKP w Marciszowie przez Gminę Marciszów. Natomiast tematem 40. sesji Rady Gminy, która odbędzie się 29 grudnia 2012 roku, będzie przede wszystkim przyjęcie sprawozdania z prac komisji przy Radzie Gminy, jak również sprawozdanie z prac samej Rady Gminy. Natomiast główną uchwałą, która zostanie podjęta, będzie to uchwała budżetowa na rok 2013. Z okazji zbliżających się świąt bożonarodzeniowych chciałbym wszystkim mieszkańcom gminy Marciszów złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji tych świąt, jak również szczęśliwego nowego roku i wszystkiego najlepszego w roku 2013. W kościele w Marciszowie odbyła się specjalna msza z okazji dekady urzędowania wójta w gminie Marciszów. Mieszkańcy urządzili swojemu włodarzowi benefis z okazji 10-lecia sprawowania władzy w Domu Kultury w Marciszowie. Stefan Zawierucha otrzymał portret ze swoim wizerunkiem, pamiątkowe patery, statuetki oraz ustne organki od swojego zastępcy. Panie wójcie, ten dzisiejszy dzień taki wyjątkowy w pana życiu. 10 lat w samorządzie. To dużo czy mało? Tak, 10 lat w samorządzie, ale jako wójt, natomiast w samorządzie jestem od 90 roku. Zarówno jedna praca w samorządzie od 90 roku, jak i druga, to jest naprawdę dużo. Tam jako radny, jako przewodniczący rady zupełnie miałem inne problemy, natomiast tutaj jako wójt zupełnie inne problemy, zupełnie inna odpowiedzialność. Jestem niezwykle mile zaskoczony taką uroczystością. Panie wójcie, ukryty talent, muzyka, widzę, ładnie pan śpiewa i gra na harmonice ustnej. Oj, tym się nie zajmowałem, to tak tylko z rozpędu i oczywiście zaskoczenia, bo dzisiaj wiedzieli, że ja czasami pogrywam na organce i stąd dostałem taki niezwykle miły prezent. No i oczywiście musiałem coś zagrać, no więc zagrałem, ale to jeszcze tym się nigdy nie zajmowałem. Jeszcze są jakieś życzenia wójta, a co by się spełniło?
Oczywiście życzenia to jest zdrowia przede wszystkim, wytrwałości, ale do tego jeszcze potrzeba środki i trzeba tak zarządzać, żeby niezależnie od środków, jakie można zdobyć, to żeby tymi, które są, zarządzać, gospodarować tak, żeby można dalej gwarantować rozwój gminy dla poprawy życia mieszkańców gminy Marciszów. Panie wójcie, proszę przyjąć gratulacje z tej dziesięciolecia i życzę jeszcze następnych 10 lat. Dziękuję serdecznie. Co będzie dalej, zobaczymy. Mam ochotę do pracy. Jak będę wybierany, na pewno nie odmówię, będę pracował dalej. Jaki obecnie realizujecie projekt w Ciechanowicach? W tej chwili gmina Marciszów złożyła projekt pod tytułem zagospodarowanie wzgórza parkowego, znaczy my nazywamy to wzgórzem zamkowym, bo prawdopodobnie kiedyś istniał tutaj zamek dawniej. Kwota tego projektu, cały kosztorys opiewa na 49 tysięcy, 25 tysięcy uzyskaliśmy dotacji z Kwiatulnu, ze Stowarzyszenia Kwiatulnu, ponieważ do tego stowarzyszenia był składany ten projekt. Co żeście zrobili? W tej chwili pierwszy etap, bo w ogóle to jest pierwszy etap zagospodarowania tego wzgórza zamkowego, to jest czyszczenie terenu, wyznaczanie ścieżki szutrowej, takiej spacerowej ścieżki, która będzie biegła wokół całego lasku tutaj, ponieważ my nazywamy też oprócz wzgórza zamkowego istnieje druga nazwa, lasek szkolny. Chodzi o to samo wzgórze, czyli to będzie obiekt parkowy na wzgórzu zamkowym. Tak jak powiedziałem, prawdopodobnie istniał tutaj wcześniej zamek, czyli resztki tego zamku w trakcie prac okazuje się, że odkrywamy kamienie, które mogły być elementami dawnej budowli. To będzie wyeksponowane, pokazane przyszłym zwiedzającym, odpoczywającym w tym miejscu, ponieważ cały ten teren, tu już mówimy takie centrum wsi, czy stanowi pałac, którego jest właścicielem pan Meller i odrastowuje plac zabaw, świetlica, który właścicielem jest gmina i to wzgórze zamkowe, właściciel też jest gmina, będzie stanowił taki teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Tutaj będą mieszkańcy oraz turystów, których będziemy zapraszać w to miejsce, mogą sobie odpocząć, napawać się widokiem, który tutaj można obserwować, ponieważ uważam, że w tym miejscu Ciechanowice są najładniejsze. Mamy bardzo ładne widoki, tutaj będą aleje drzew lipowych, mamy znowu nową aleję odrestaurowaną, zrobioną w kostce przez właściciela pałacu. Także jest się czym pochwalić. Prace, ten pierwszy etap do 15 grudnia zostaną skończone, tak deklaruję, ponieważ bardzo dobrze się złożyło, ponieważ wykonawcą projektu, który, tak jak powiedziałem, zgłosiła gmina Marciszów, jest właściciel pałacu, czyli po prostu jest osoba, która oprócz tego, że dobrze wykonuje tą pracę zleconą, jeszcze pielęgnuje i dba o to, żeby to wyglądało tak, jak powinno to wyglądać, jak u siebie robi po prostu. Dokłada, zakres prac zwiększa, ponieważ uważa, że no to jest to człowiek, który dla społeczeństwa daje dużo. Co w dniu dzisiejszym się odbywa w Domu Kultury w Marciszowie? W dniu dzisiejszym jest wystawa naszych wszystkich twórców, amatorów, a zarazem rękodzielników z całego terenu naszej gminy w Marciszowie. Co tutaj można zobaczyć? Można bardzo wiele zobaczyć, bardzo wiele. I hafty półkrzyżykowe, prace takie różne rękodzielnicze, szydełkowe. Można też zobaczyć piękne kolekcjonerskie eksponaty. Są to hełmy, okręty z II wojny światowej. Są też stare takie przedmioty jak radia, zegary. No nie potrafię może w jednym zdaniu tego wszystkiego wymienić, ale to trzeba było po prostu zobaczyć. To jest haft krzyżykowy i to już od 10 lat to wyszywam. Jeszcze to nie wszystkie moje prace, bo to dawałam w prezencie dzieciom na imieniny, na urodziny, to jest dużo więcej. No to jest moje takie hobby.
To są prace szydełkowe. Wszystkie szydełkowe robione. To są obrusy, serwety, poduszki. Nawet jest duża kapa na łóżko, którą robiłam całą zimę. Prosiłbym o nocleg. Ja i moja ciężarna żona. Czy ma pan może jakieś miejsce? Nie mam. Mam ważniejsze sprawy niż nocowanie jakichś nieznajomych. Do widzenia! Przepraszam. Spektakl, oczywiście. Tytuł opowiastki wigilijne, bo nie była to opowieść, tylko krótkie scenki, które państwo żeście widzieli. Były to takie, bym powiedział, improwizacje. Tu dzieci dostały temat do zrealizowania, miały przedstawioną ramę do wykonania, czyli w każdej scenie miało się coś dziać i miały powiedziane, że to jest małżeństwo, tutaj są bracia, czyli nakreślone były ramy tej sceny, w której miały. Już wszystkie dialogi i sposób zachowania się, sposób grania były pozostawione. No tak reżyser wymyślił, żeby troszeczkę pobudzić też wyobraźnię dzieci, nie budować tego na podstawie scenariusza takiego dosłownego z tekstem. Dniu tak wspaniałym dla wszystkich. Życzymy dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i wszystkiego, wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w gospodarstwie agroturystycznym Różana Aleja u państwa Celiny i Henryka Apanel w Sędzisławiu. Co wyróżnia państwa ofertę na tle pozostałych w regionie? Nasze gospodarstwo prowadzimy od 1,5 roku. Posiadamy w swojej ofercie 2 sale konferencyjne, w której urządzamy przyjęcia, chrzciny, komunie i małe wesela. Dużą atrakcją są położone blisko nas kolorowe jeziorka. Jest przepiękny widok na Śnieżkę. Do dyspozycji państwa oferujemy pokoje 2-3osobowe, kuchnię z pełnym wyposażeniem. Posiadamy w ofercie również rowery na wycieczki po naszej okolicy. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam mieszkańcom gminy Marciszów, a także powiatu kamiennogórskiego zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości, spełnienia marzeń, spędzenia Świąt Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym, a także wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2013 roku.